Witam, dzisiaj niedziela, czas kopania, w sobotę się nie dało, padało, pierwszy dołek wykopany, dziś wykopane jako chyba monetka, bo jest jakaś krągłość. Zobaczymy, co to jest. Podejrzewam, że jakiś PRL wyczyste. Jak będzie coś ciekawego, to się włączę lub zdjęcie wrzucę. Kolejny sygnał ID85. Wykopane. Do sprawdzenia. Kolejna monetka, ale to chyba PRL. Tak, 10 groszy. Dobra, do następnego dołka. Sygnał, idę na wręczkę gołębia. 76. No, tak jak mówiłem, obręczka gołębia. Polska. Idziemy dalej. To piękne widoki. Tu stare dęby. I tu mam jakiś sygnał. ID 55-56. To na wierchu było do sprawdzenia. A, monetka. Widzę, jak na wierchu to 20 groszy PRL. Myślę, te stare miedziane to pewnie 49 rok. Idziemy dalej. Kolejny sygnał 96, bardzo wysoki. Zobaczymy, czy to jest aluminium, czy coś innego. Wykopane. O, jakiś pocisk, ale dosyć spory, taki sygnał wysoki. Bruzdy widać, wystrzelony. Dobra, idziemy dalej. Kolega kopie. Kto to wykopał? Aj zachopie. O, będzie na złom. Idziemy dalej. Kolejny sygnał był na wierchu. Nogą ruszone i takie coś wyskoczyło. Widać, że to jest miedź. Ale co to było? Jakby papier. Dziwne, ale pójdzie na złom, tylko trzeba to wydubać. Dobra, idziemy dalej. Kolejne takie same wyszło.
troszkę wiesz. No, korona. Jakiegoś króla. Dobra. Idziemy dalej. Wykopane. Jakaś monetka. Ale fajne, ładne dwa fenigi. W fajnym stanie. No, cesarstwo niemieckie. Idealny stan, nie? No, woda, mydło i to wystarczy. No. A, to gratulacje. Dzięki. Kolejny sygnał 80. Teraz wysoki 98. O, szczepionka. Na to ustrojstwo, co było niedawno, chyba rok temu. To multipodkowa jakaś blacha, ale dziwna. Dobra, idziemy dalej. Kolejne sygno wykopane. O, jest. Nawrączka. Kolejna. Do kolekcji będzie. Polska. Idziemy dalej. Takiego dołka wyszła monetka. O, widać, że PRL. A dołka widać, gdzie podobno prawdopodobnie złotówka z 49. Dziura. Zaszykujemy. Idziemy dalej. Widoki ładne. Pogoda też na razie sprzyja. Do kolejnego dołka. Ciężko bardzo, stara jest zaspojona. No, fajna podkowa. Na szczęście będziesz mieć. Ja. Nad drzwiami powiesisz i no nie rąbać, nie? No. Żeby się nie rozleciała. Ja. Żeby na głowę nie spadła. Kolejne wykopane. Jakiś sygnał. Ale obrączka, pani. Bo tu jest jedna obrączka, to plastikowo. To będzie druga już taka. Z gołębia. O. Mam zawsze. Niekiedy mają dwie obrączki. Nie? No. To już mam chyba dzisiaj trzecią. A teraz nie wiem. Jak jest w tym, to chyba tak.
kolejna obrączka od gołębia. O. Trochę tego tu jest. Sygnał wykopany LB65. Tak się chyba widzę. Łuska zbita. Dobra, idziemy dalej. Z głębokiego doła wykopane. Chyba ponad pointer. Kolejna łuska. Ale głęboko było. Idziemy dalej. Kolejna łuska wykopana. Kolejny sygnał. LB85. Chyba wykopana. O, monetka. Ale prawdopodobnie PRL, bo to aluminiowe. Jakieś tam. Tak, 10 groszy. Idziemy dalej. Kolejny sygnał wykopany. A dupka. Denar myśliwego. Dobra, idziemy dalej. Kolejny dołek wykopany, już widzę na wierchu. Znowu łuska. Dobra, idziemy dalej. Znów jakiś sygnał. 75 LB wykopane. I kolejna łuska. Idziemy dalej. Kolejny dół. I kolejna łuska. Łuska na łuska, widać tu. Tu był obok, trochę dalej. Dobra, idziemy dalej. Jak są łuski, to może jeszcze coś będzie ciekawego. Znowu ktoś wykopany, jakaś kula. Te kule. Z armaty, czy z czegoś innego. Nie wiem. No ale już. Dobra, w domu zważymy, zmierzymy i będziemy wiedzieć. Idziemy dalej. Teraz sygnał na wierchu 52, może to będzie obrączka.
nie, jakaś łuska mała bocznego zapłonu. Idziemy dalej. Tutaj kolega podpowiada, że to jest ozdoba z płotu ananas, bo tu widać, jest dziurka, było spawane, taki biały materiał, widać takie kolby. Może ołowiane to będzie, nie? Jak takie białe widać. No. Bo ołów, jak w ziemi leży, to takie białe. Prawdziwy las tajemnic. Dobra, mam tu jakieś wykopane dwa sygnały. Teraz sprawdzimy, co to jest. Jedna to jest dupka z broni myśliwskiej. I drugi sygnał to samo. Denary myśliwego. Kolejny sygnał. 80 LG. Moneta, nie, guzik. Ale już myślałem. Ale guzik. Płaski. Dobra, idziemy dalej. Kolejny wykopany sygnał. Łuska bocznego zapłonu. Dobra, idziemy dalej. Sygnał wykopany. ID 87. Co to jest? Monetka. PRL 20 groszy. Idziemy dalej. Sygnał 49. O, monetka. Co to jest za monetka? 10 groszy. PRL 49. Dobra, idziemy dalej. Sygnał 80. Sprawdzimy, co to jest. Denar myśliwego. Idziemy dalej. Sygnał wykopany. Znaczy dalej to w dołku będzie. O. Co to jest? Guzik jakiś. Ładny. Czy ładnie to zaraz zobaczymy. Czy wyczyści. No. Dzień udany. Jakieś metalowe. Marynarski. Wrzucę potem zdjęcie, to będzie widać lepiej. Kolejny sygnał wykopany. O,
Monetka. Taka monetka. Chyba jeden fenik. Jedynkę widać. No ale jest monetka, idziemy dalej. Teraz takie coś było na wierchu. Jakieś pudełeczko. Co było z tego? Dziwne. Idziemy dalej. Ja ją pasuję do tego, ale co to mogło być, to nie wiadomo. I co masz tam, co? Oto guzik znalazłem. Fajnie. Kryp z marym pierwszym wiecie to. Ja marynarski. No, ale taki inny łączyk to u góry. O kurde, no. To to już na fajny fant, kurde. No, trzeba zmierzyć, zważyć. Ciekawe ten knafel ci powiem. No, ten gruby, nie? Ten no. Metalowe takie. No. Ale tam takie monetki jakieś. Tu bieda, chłopie. Bieda. Sygnał na 74. Wykopane. O, klapka. Fajki. Ale w odnym stanie. Stan fajny. Dobra, do następnego dołku. Wykopany jakiś fancik. A co to za fancik? To się okaże, a kulka z czarnoprochowca. Pocisk ołowiany. Ale już też trafił. Dobra, idziemy dalej. Kolejny sygnał ID 87. Byle nie polmos. A moneta. W końcu, kurczę. Moneta, bo dawno nie było. Ale co to za moneta? A 5 groszy. PRL 49. No ale jest. Moneta, dobra. Idziemy dalej. O, a co to za depozyt tam wykopałeś? Kurczę. O, depozyt PRL-u. To znaczy hasiok niemiecki. Hasiok niemiecki, kurczę. Ale jest denko. Zobaczcie te flaszki. Ja po niemiecku piszę. Ego das bez Ortelz Konservenglas. No, kurde, to ciekawe, ale to nie było z tego. Nie.
O, i flaszki fajne, kurde. Ale będziesz miał... Ty, ale to jest zajebiste, nie? To się wyłącza. Przewidzimy. Jo. Kurde, nie? A szkoda, że to nie jest cało, ale ta reszta to jest zajebiste. No, to będziesz miał, kurde, na półkę. Wschód. Markę. Kurde, a te papierki szkoda, że już. No. Wiadomo, no w ziemi to no, wszystko ja szlak trafi. KPI. No to gra. A jest moneta, gdzie? Coś jeszcze, kurwa, jest. Tu jest też moneta, to jakiś karton. Tam to może być dużo ciekawsze rzeczy, nie? Żarówka niemiecku. Osram, ty posram. Kur, ale dumnie. Maryseczka. Za moneta. Ale to, ta moneta ma jakiś papierek, to się normalnie skrobie. To nie jest moneta. Nie, to jest plastik jakiś. Tak wygląda, jakby to było, wiesz co... Z butelki, a... No. Bo to jest giętkie, to jest. Nie no, ale ta butelka, zobacz, kurde, patrz. Jak ona fajna, nie? No. No to dzisiaj mój dzień. No. A zielony mi się podobał. Kolejny depozyt niemiecki. Zaczyna wyciągać. Włączę się, jak coś więcej wykopiemy. Jeszcze tam były filiżanki. No duże jest potaskane rzeczy, ale jest drugi depozyt. To jest jakieś zdobienie. O, tu jest jeszcze dużo domu. Kurwa, co to jest? Trzeba z auta. Na dziś kończymy. Podsumowania nie będzie, nie tak troszkę te butelki, reszta to co było widać na filmie, monety, to wszystko do następnego.